Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z Daisy Dungeons. Mam taki fajny mod, którego nie widziałem wcześniej i go poznałem w sumie wczoraj, przez przypadek. Mamy świąteczne wydanie Daisy Dungeons. Ponieważ to jest świąteczne wydanie Daisy Dungeons, no to powiem wam tak. Tą serię będziemy sobie grać dzisiaj. Jako że pokażę wam. Znaczy, ja nie znam, żeby tej gier sobie ją zobaczymy. A mogę przejść do. To zwykle w ten sposób, nie? Wygramy sobie dzisiaj. Jako po prostu chodzi mi o to, że poznamy sobie gierkę, bo tutaj będzie wszystko świąteczne i totalnie bez żadnych tych. Ponieważ mamy jeszcze święta, no to klimat świąteczny mogę jeszcze wam z kostek dać. I potem będziemy sobie grać dopiero w styczniu, ponieważ no, w następne 4 dni mamy maraton odcinkowy, nie? No to już wam nigdzie nie wszyscy tego odcinka. Ale przez cały styczeń będziemy sobie grać, no tam gdzie odcinki mają być, to tam będzie również też odcinek z tego, tylko przez styczeń. A tyle, ile nam zostanie, to zostawimy na kolejny rok, nie? Więc taki jest plan. Mam nadzieję, że wam się on podoba. Okej, no to zobaczmy, jak to wygląda. Może widać, że będzie zabawnie. Wojownik ma 3 gwiazdki, normalnie ma 1. No. Jakie są wyzwania? Ja nie wiem, co to... A. 40 wrażeń jednym atakiem, albo... Okej. Będzie zabawnie, nie? Mamy 7 kostek. Mogę go sobie włączyć, tylko nie wiem, dlaczego nie chcę mi pani losu. I myślę, że sobie zobaczymy tą kostkę, bo jej totalnie nie znam. Z pani losu. Tak, to ja, pani... I pani losu zamieniła się w kostkę na specjal... Christmas. Nie mam ochoty zagrać tą kostką, bo jej nie znam, więc zagrajmy kostką, która znała. A pani, która prowadzi to całe show Christmas, to jest Maria Carey. Maria Carey. Let's get ready for you our next instant. I'm sure she's going to buy a dice. Nie śmiała kostka? Nie. Okej, to nie było, że nie śmiałem kostkę. Okej. Yours truly, Lady Luck. Pani losu, no. Pani losu sobie zagramy, nie? Ciekawie. What, how did you do... Did you do that? Okej. That's my job. Let's just... Say someone may have show... Mi Emily Hildy Supernatural Lovely in the contract. To już nie ma wersji polskiej tego. No jest zostawiony polski, więc nic więcej się nie zmieni. Aren't they lovely? No, they aren't. They... Aha, ale ma ten... Znaczy to jest pani losu? Ale ona się śmieje jak pani losu, bo normalnie, nie? Ze zwykłej wersji. No, they are actually starting to get on my nerves. See, your attitude is exactly why I'm the host now. No, not for long. You have no idea who you're dealing with. I pani losu rozmawia ze swoją panią losu w wersji Marian Carey. Well, as the host, he'll grant you whatever wish you want if you win the wheel. You have about a 50-50 chance because I certainly won't beat it. O kręceniu kołem było. Zobaczmy, jakie będzie kręcenie kołem tutaj, o ile przeżyjemy. Tego moda sobie
jeszcze tak z samego dnia, co macie ten odcinek, to ja to jeszcze dzisiaj pobrałem. No, wczoraj go zauważyłem, no to sobie właśnie stwierdziłem, że jeszcze do święt pasuje, no to mamy. No, tym bardziej, że też chciałem zobaczyć, to myślę, żeby też. Więc coś mi się wydawało, że będzie ten film to coś takiego, tylko jeszcze nie wiedziałem kiedy. No jak widać, to dopiero wyszło. Przedwczoraj? No tak. No nie, na tej stronie z modami jest napisane, że dwa dni temu była wersja 1.1, a dzisiaj jest wersja 1.4, więc... 1.04, nie? No to jest na świeżo. Jest na świeżo, więc jeszcze nikt nie zdążył może zauważyć tego moda. Więc jak ktoś by chciał sam poznać tego moda, nie oglądając odcinka, może kupić sobie odcinek obejrzeć, nie? A jak ktoś chce dojrzeć odcinek od razu, to może obejrzeć. And your wish is to turn back into a human and be the host again, right? Ja sobie jeszcze jedną rzecz zobaczę. No okej, okay. Nie zmieniło się nas. Yes! Good luck, then I in you go. Okej, powodzenia nam życzę. Wow. Nie mamy totalnie nic. Zasady? Pani losu, hey lady luck. Know you're in your shoes. Each turn your... Aha, co turę? Twoje itemy zmieniają się. Jeżeli... Aha. Gram jak Jester. Możliwe, że tak. Dobra. Okej, to co mamy? Mamy cheata. Ciekawe. A ty jesteś normalnym, Wilczek. Panią losu jestem. I nie wiem totalnie co tu robić. Zwraca dwie kostki. Zwraca różnicę pomiędzy dwoma kostkami. Na dubla dostaje dwie dodatkowe kostki. Tutaj reroluje dice. Jeden damage. Jak to jest? Aha, przeroluje kostkę. Jeśli. Jeśli nie masz korzystnych kostek w tej grze, dostajesz jedną power down. Get a new. Czyli mu co, jeżeli przerzucę to. Aha, musi się tu zacząć bez korzystnych kostek i wtedy. Commandment się odpali. Okej. Okay. Co to jest? 8 damage, 50% szans na wyrzucenie wszystkich szóstek w kolejnej turze. Czyli jak zrobić dubla, to mam dwie dodatkowe kostki. No, tylko trochę mi nie pomogło. Okej. Okay. Bojeczki i piątka. No, już mi się podoba gierka. Już mi się podoba ta część. No. Mnóstwo Dice Dangerous nagrywamy, założyliście. No właśnie, bo te karty jej się zmieniają. Czyli to jest... O, to też jej się zmienia. Jeśli... wszystkie będą nieparzyste, następnie to, że mam... no, to się też zmienia, nie? Następnie to, że mam przejść... wszystkie szóstki. To skoro mam cytura, jest wszystko inne, to pewnie nie będzie żadnych ulepszeń czy coś. Diving Throwing Dagger, to się nazywa. Nie mogę zrobić tak. Aha, to się zwiększa u wszystkich, a nie u jednego. To się wszystko zwiększa, bo to jednak działa w parze, tak? Okej. Okay. 3-1-5. No, chyba, że ja będę miał po prostu coś na zasadzie... O, teraz mam jedno. Ulepszonego slota, czy coś? Jeśli nie wyrzucisz piątki, dostajesz snap and item. A czy ja dostanę jakieś obrażenia teraz? Okej. Okay. No jak na razie nie dostałem obrażeń. Zamień wszystkie na szóstki i wyroluj szóstkę. Ciekawie. Okej, okay, czyli mogę zrobić tak. I tyle. Mogę go czwórką też pokonać. Słychać muzyczkę świąteczną, nie? Śnieżną. Ze śniegiem w tle. Dobra, co my tu mamy? A, commandments się pojawiają, tak? Nie. Ale są też karty, które będę miał na stałe, okej. Okay. Jeszcze nie przeczytałem. Codements. On też się będzie zmieniał, czy ja mogę na stałe? Jeśli nie wyrzucisz piątek, dostajesz nowy rezultat. 50% szans na dostanie randomowego statusa w każdej turze. Aha, czyli to
tak działa. Mam tutaj coś takiego jak otwar kostki przeciwnikowi i zadaj ogniste obrażenia. Magik jest normalny, tylko nie przeżyje tej tury. A jednak chciałbym cheata mieć, więc pozwolę ci zaatakować. Będziemy cheatować. O nie, nie będziemy cheatować, bo brakuje 3 HP. Ale ona się odzywa jak pani losu, nie? No jednak to jest pani losu. No tak, karty się zmieniają. Ja totalnie nie wiem, co to będzie. Za monetkę coś. Na same pożyczki. Keen Equipment. A nie chcę, żebyś mi cheata naładował. No dzięki. Dobra, to teraz mi dawaj, ja chcę czytać. No, dobra, to nie będę już się starał tego czyta. No widać, że... Ale totalnie wszystko się zmienia, nie? Ja się już o czyta nie staram. Wystarczy trucizna i cię nie ma. Zostałoby zablokowanie kostki. No, i to mi się podoba. To co my tu mamy? Nic nie mamy, bo nie mamy nagród. A, tu już jest pusto. Okej, czyli pewnie będzie na zasadzie dochodzę do końca i za każdym razem mam inne karty. Pewnie będą też karty dopasowywane na poziom przeciwników czy coś takiego. No pewnie też będę mógł mieć osłabione te karty czy coś. Mamy tutaj jakiegoś przeciwnika, który jest pewnie z wersji Christmas Special. Pewnie każdy będzie miał swoje zasady czy coś. Będziemy wszystkie kostki poznawać. Ja wybrałem panią losu, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda kostka, której nie mamy normalnie w ekranie. Myślę, że będziemy chcieli ukończyć wersję całą, ale na razie no... Wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Dryada pierwsza. Mamy jabłka też oczywiście. Bez jabłek to by było dziwnie. Nie dali mi cheata. Okej, okay. I to też się zmienia. Wow. Mam wszystko na szóstki. Teraz pytanie, które ja bym chciał. Zamrozić jej wszystko? Zamrozić. Nie wypaliło tamto. 50% szans na to, że wejdzie nam... Kormenc. O, przez plecy. A to się zmieniło. Aha, zmienia ten. Zmienia wymogi. Czyli zrobimy tak. Aha, dostanę 2 i 3. Okej. Okay. Ale ja mam tu mogę wszystko użyć. Ciekawie. To jest święty sztylety, który jest wielokrotnego użytku. Ja tylko nie mogę na to jedynki użyć. Jeśli nie wyrzucisz, to tylko ja nigdy nie dostanę tak, żeby się z commandments spełniło. Okej. Okay. Może dostaniesz? Nie. Dostałeś statusa. O, niedostępny stunet. Niedostępny to robi. Ten stun też zmienia chyba swoje te. Okej. Okay. Aha. Jeżeli ogniste stworzenia otrzymują tylko jedno. Dobra, a tu? Zwierzęta otrzymują tylko jeden. Tylko ona nie jest ani ognista, ani nie jest zwierzęciem, więc... On jest z tobą. Okej. Okay. No to już będzie zabawa w tym, bo jeżeli karty nam się losują, to będzie piękna zabawa. Piękna zabawa. I to jeszcze na święta. Świetnie. Wszystko dobrze przemyślane. Zrobię dwójkę i szóstkę, ale w następnej turze. O, tutaj dostałem dwójkę, trójkę. I tu... Albo dwa damage. A nie, to jest... Jak wsadzę szóstkę, to będzie 3 damage'a. No to jest podzielone. Okej. Okay. Jeżeli nie wyrzucę szóstek, no... Mam szóstkę. Okej, okay, czyli tutaj trójka? Nie. Będzie lepiej 4, bo... Dostanie dużo, dostanie 2, a tak to nie dostanie totalnie nic. O. Kończymy turę. Ten John Denver. O, co to są za rzeczy? Aha. Timey Dimizy. Co to jest? Podczas masz status, tracisz 1 HP, kiedy używasz
jakiś ekwipunek. Status się zmienia w następnej turze. Czyli co, stracę? No, tracę HP. To nie odmieniam tego, nie jest zwierzęciem. Nie sprawdzam tego, bo bym stracił jeszcze HP niepotrzebnie. A i tak bym tego nie użył. Dobra. 2-1, czyli tajemni na parzystych, więc znowu będę miał. Tak, a tam jest 3. Tylko nie zajmę z tego, tym jest tak. O. Aha, nie mam czwórki. A to mogę zdobyć czwórkę. Pocunkę. Okej, dostało jedno obrażenie. Nie wiem, aha, mam wybrać nagrodę. Wszystkie kostki muszą być dublami, czy ja? No, to będą mi się zmieniać, czy ja? Czyli albo i lecimy pod 10 damage, to 10 kila, kiedy jest używane. Skill do maxa zdobądź, kiedy jest użyte. Tu na 4, tu na 6, tu na 6. Nie, na 5 kostkach, tutaj tu na 4. Prawie nagrody. W ogóle pole jest jak z tutorialu, nie? No weźmy to. I co, fajnie jest? Tak, jest fajnie. Pytanie, czy jakby ciągnę tego kodmęca, to nie będę miał szansy na ten sobie status, ale powinien wrócić na ten szary. No tutaj jest taka opcja. Może będzie możliwość jakiegoś... Aha! A to będzie się ten, to nie może być tak. No bo wszystkie karty w sumie tak działają. Nic, a co ja chcę zrobić? Aha! Tak to działa. Aha! Dobrze wiedzieć, no ja nie wiedziałem jak to działa. To trzeba tam wsadzić kostki konkretnie i jak się je wsadzi dosyć, to one by odpalają się, tak? I zostaje na kolejną turę. Super. Okay, czyli mogę dać dychę i się wyleczyć. A nie, bo to jest... To jest czwórka. I w następnej turze będę miał to, a ty będziesz miał jeden, bo to jest połowa. Czyli to trzeba będzie kiedyś użyć. Czyli w sumie krótką jest skupienie. Nie wiem, chyba tak. Set all dice tu. Okej. Okay. O, trucizna. I w zasadzie te karty czasami są takie same. Czyli bez sił, dosyć dwójkę, trójkę, bez sił, dwójka, trójka i teraz ciestujemy. Ale nie będę musiał używać tej piątki, bo nawet nie mamy potrzeby. Czyli jak jakąś kostkę tam wsadzę, to tyle samo kostek muszę użyć później. No to chyba lepiej użyć 4 kostki niż 5, tak? No, ciekawie, ciekawie. Te karty się powtarzają. Te karty się powtarzają, więc... O. Nie dobiłem cię? Okej. Okay. Może był jakiś ten, albo po prostu nie było tyle HP, żeby go dobić. Okej. Okay. Teraz mamy... No, Yeti jest normalny, pozostała jest... No, nieznana nam. Mamy jakiegoś krasnala. Elf to jest. Okej, okay. Kim jesteś, Elfie? Elfie, co ty robisz? Wow. Się zmienia. 40% szans na... Co ty masz, Elfie? O, wystarz życie. A nie, to jest regen. Nie zadajesz obrażenia, ok. Snap 2 itemy. Tak, ciekawie. Będzie snap 2 itemów, a ja nie mam... Aha. A 6 tak nie mam. Ani trójki. Musiał być parzyst... Tu musi być trójka i parzyst. A co za mnie wszystkich? Snap? Wow. Osąd, zadaj obrażenia. Stworzenie mające więcej niż 4 kończyny otrzymują tylko jeden. Więcej niż jedną kończynę. Niż 4. A ma 4 kończyny, to chyba dobijemy. O,
Nie sprawdziłem, jak działają jego skille, ale jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję zobaczyć. O, Yeti, Pan Yeti i normalny Yeti. Super. Okej, Pan Yeti. Podatny na ogień. No, karty się czemu. Czy może użyjemy tego? Ty działasz jak we mnie, jak Yeti. Zadajesz się tam... Ale nie, ty nie zamrażasz wszystkich kostek, tylko... Zadajesz nam siódemkę z jedynki. I nie wiem, co to jest slash. Nie wiem totalnie, co to jest slash. To jest spoko skilla. Mogę dostać dwójkę albo trójkę. Dostaję na razie cały czas trójkę. A nie, to jest... Daj dwie trójki. Okej, dwie trójki. Nie miał nieparzysty. Dwie trójki miał być. I tak się nie dowie, więc się chociaż porażę. Czyli tak w końcu użyłem, bo on taki był nieużywany. O, slasher bole się za... Tak, i zobaczymy, co to jest slash. Co to jest slash? Zamrę wszystkie kostki. Wszystkie... Nie. Wszyscy są... Co, on jest podatny na... czy ja? Jedynek nie mam. Mamy święty sztylet, mamy jakiegoś tego... Nieparzysta, czyli zdjąć. Aha, czyli się zmienia na... Jeżeli się użyje, to w następnym czy żeby nie na nieparzysta działało. Na parzysty. Repeat. O, ciekawie. I w sumie to nam tak. Slash. I co, będzie 14 obrażeń, cię? Na pewno było więcej niż 7. Aha. Odpal to i się wylecz. O. No i tak można grać. Snap, czyli używa. No, tak jak działa w stryku błazna, nie? I nie wiem, co ja z tym kasmem zrobić. Bo nie mogę nic. Może trzeba czekać na te złodzieje, co? Jak na razie te złodzieje to trafią tylko raz. Jeśli nie masz dwoje... A, mam dwójkę. Co? Nie używa się tego, bo mam dwójkę. Zróbmy cheata. Raz. Nie ma co z tymi trójkami zrobić. I mamy... Okej. Mam szóstki na kolejną turę. Jakbym jeszcze miał na co je użyć, byłoby fajnie. Zwykły Yeti to jest, nie? 12 zadać nie może. Za dużo dychu. No. No i te komandy się zmieniają, nie? No. A jedyneczka. Nie mam trójki. A nie mogę tego użyć, przez to, że nie mam trójki. A nie mogę zrobić tak. Snapam. Będziemy się martwić. Będziemy się martwić, bo nie mam jak użyć tej kostki. Aha, czyli mogę wybierzeć sobie komandmency. Komandmency. A nie, one się zmieniają. A, znika kiedy użyję. Tam to znikło, bo już użyłem, tak? I to było na jednokrotny użytek. No, dobra. Nie było źle, zobaczymy sobie, jak karty działają. Teraz te karty będą miały swoje działanie. Jeżeli wezmę któryś z tych kormentów się odpali, czy jakoś tak. Dobra, jedziemy na kolejną. Kolejne piętro, gdzie jest już... O, kolejna karta nowa. Ciekawie. Czyli tak. 50% szans na zdobycie darmowego statusa. Na 4 damage'a co w każdej turze, 30% szans. Tutaj leczy się. Tu się leczysz, tu się ten. O, coś się losuje z tych komandmentsów. Mamy pana policjanta, ale najpierw... O, ty nie jesteś czarodziej zwykły, ty jesteś Christmas Wheels. A
rozgrywkę i zobaczymy tego Christmas Wiza. No. Nie, mam nadzieję, że nie gram jakoś za szybko. A ten ciężko sobie wymaga tam. Daję dwa za każde użycie takich punktów. Czyli co, będzie 6 czy 6? No. Okej, święty sztylet. Dobrze, że mogłem jakoś tego świętego sztyla? No ur. Jeżeli bym nie miał parzystych, zdobyłbym Fireplace, czyli co, kominek. Co to jest kominek? Palące światło, to znamy. No to ci nie poszło, pani czarodziejko. Nie podpalisz kostki drugiej, ale jedną podpalę. Jedną podpalę i zobaczmy, co to jest era karty teraz. Hit Master. O, czyli potrzebuję dwójkę, piątkę i szóstkę, żeby użyć tego. I znowu mam dwójki, które wiem, jakbym ich nie miał, to bym dostał power downa. Nie mogę, chyba te commandments nie zadziałają. Ciekawie, tylko mogę jedną czwórkę tam użyć. Ale mogę też szóstkę, a nie i tak. Nie ma po co. Nie ma po co. Kociołek. Chyba, że jest tam tej zasady, która jest... No, mocno mi zbiła. Jest taka karta, która daje same wszystkie w kolejnej turze. Snapa zrób. W sumie osądałem tego. Wow. Okej. Nie patrzyłem, jaka była ta zależność. Ale jak na razie też zależnik, który tam jest. Jakby się nie sprawdza, bo nie mam tych przeciwników od tego. Christmas Wiz. Dobra. Panie Christmas Wiz, masz dwie kostki. I jak ty bijesz? Tu nie jest, to jest tu. Wow. Analog mnie rozmaży jak normalny czarodziej. Pozostawienie. Poraża wszystkie czerwone rzeczy. Ciekawie. Podpalam o kostkę. Ani Christmas Wiz. Czyli mamy Slasha. A chyba, że to jest na zasadzie, że po prostu każda tura następna to jest następna na tym zestaw tych czarów. Nie, nie. To się losuje samo. Ja znowu nie mam możliwości użycia tego. I Duel to dwie dodatkowe kostki. A co z tego? Na piątce dostaję redukcję. Wszystkie czerwone są porażone, nie mam czerwonych. Wszystkie lodowe zadają połowę obrażeń. Czego tam jest? Przez dwie tury. No to się wkopał. Bo no, te, a nie, wierzę na zamrożenie. Tylko, że on miał dwie szóstki, więc sobie nie korzystnie. Nie pykło. Nie pykło. A, bo to się zmienia, czyli teraz na szóstkę. Okej. Okay. Jak ta karta przejdzie na tą górę i zużyta poprzednio, to po prostu zmienia się zależność. Dwa. Dwa. No, to użył na nieparzysty, bo u nas ten duży użył ten na parzysty. Teraz ten slash. Weszła piątka, weszła tak. I mam ten timer, który wydaje nam jedno obrażenie, bo coś użyję. Jednoręki bandyt, czyli co? To też się liczy? Nie. Czy nie liczy? O. Aha, bo tam to, ten ostatni robot to nam dawał jeden do wszystkiego. Okej. Okay. Jest jedna kostka, roluj dwie ekstra kostki w następnej turze. Aha, czyli dostanę dwa, wejdzie w tarczy. Wow, nie mogę tego użyć, bo mi brakuje kostki. Czekajcie, mogę. Użyjmy ci, daj co. No. Będziemy czekować, nie? I on ma wszystkie kostki oprócz dwójki i czwórki. Jeszcze tego regeneratem nie użył ani razu.
Ale on potrafi mocno bić. No i będzie mi ciekawie, co to jest to. Przez cały damage. Wszystkie statusy z przeciwnika. Wszystkie czerwone są porażone. To były czerwone, czyli to jest... To jest to. Dwie trójki. No, w sumie niepotrzebne było to. To też się liczy? Tak, to się liczy. Mocno się bije przez to. Się wylepszyłem po to, żeby zaleć to. Dobra, może cię nie z... O, party. Co to jest party? Nie wiem. Które to są damage'owe? O, chyba mnie nie ma. No, w końcu czwórkę, ale co z tego? Na początku tury, no. Tylko, że pani losu nam nie przeżyła niestety tego. Tak mu się losowało, że się wylosowało. Ale dobra, to jest... możliwość na jeszcze jedną grę. Takie to... Wszyscy mają po dwie, tutaj ma czwórkę, tutaj ma trójkę, tutaj ma dwójkę, tutaj ma trójkę, nie? To jest kostka na choinku, nie? Na choince. Okej. Okay. Ona ma cztery, pani losu. Spróbujemy jeszcze jedną próbę. No to jest, to nie ma tutaj żadnych rozdziałów chyba, czy nic. Okej. Okay. To może nie będzie w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie trwało, jeżeli trwałaby... Ceremonia trwa dłużej niż przez styczeń, no to wtedy no, do następnego roku poczeka. Jeżeli się w styczniu skończy, no to w styczniu się skończy. Widziałem jeszcze jedną gierkę. No więc w nowym roku będą następne odcineczki, więc mam nadzieję, że będziecie chętni tego. Comment mention. Jeżeli bym nie miał piątki, nie, parzystych, to się leczę, a mam parzystą szóstkę. To w ten sposób można robić dwie szóstki na samym turze, ale dwie szóstki jako dodatkowy kost. Dobra. 6-1, czyli 8 oraz tarcza numer 1. To jest nasza mała żabcia. Mała żabcia. Trójka i parzysta oraz nieparzysta, czyli... Już cię nie ma. No nie zwróciłem uwagi, jak ja tylko zwróciłem uwagi na to, że nie mam co wyssać. Bo wysysa chyba tyle, że się... Nie wiem, jak to tam wysysa. 40% szans na wyssanie chyba, tak? O! No nie parzyste teraz. 6. Zbijemy w ten sposób i teraz dostaniesz 3 i cię nie ma, tak? Ale nie, 3 dostajesz kolejny dużo. Jak jest takie spowolnione, to się jakoś tego przyjemnie ogląda. Mam mikro. Ok, teraz jest nieparzyste. Jakby przeszło na następną torze, to by było pewnie parzyste. Ale dlaczego te zasady się tak... Jeśli nie dostanę kostki, to mi się ten... Niestety dostaję tą kostkę. Tak to wygląda. I teraz nie mamy jak zrobić, żeby cię dobić, chociaż w sumie cię dobija to. Okay. Idziemy dalej. Tylko te repeatery są takie same. Na pewno przeciwnicy są inni. No ja się przeciwnicy się zmieniają, ale chyba ci świątecznie zostają. No robot ten, czyli mogę wybrać sobie tak. Taki sam robot jak był tam. O. Czy no, nawet nie mam tego typu kostek. Nie mam trójkę, bo miałem czwórkę, nie? Szkoda, że się nie odpadł do tego wcześniej, no dobra. Na szóstce deal 3. Nie, nawet nigdzie tego nie zapamiętał, dobra. To jest ten regen. Heal za każdy atak. Się wyleczył, czy nie?
testujemy. Jeszcze jednego cheata. I się wyleczyłem do maxa. Tego Dimizena Old. Tego Divine Old Zena, czy jak to się nazywa. Używamy prawie zawsze maksymalnie. Prawie zawsze. Niestety nie mogę użyć tego dwa razy, ale chociaż raz mogę. Okej. Okay. No więc tam były te komodmensy, to nigdy nie mogę ich zrobić, bo cały czas są te kostki, których tam nie powinno być. Tylko trzeba znaleźć jakąś kartę, która zamienia wszystkie kostki na jakąś tam wartość. To są takie karty. Żeby to nie była wartość odpowiadająca temu, nie? Aha. Teraz wylewy się ten, ale potrzebuję trójkę. Jak zrobić trójkę, to potrzebuję zrobić tak. Okej. Okay. Chciałem tego używać, bo jakby się przelosowało, to by nie było fajnie. Chociaż w sumie wszystkie mogą próbować. Dobra, już poszło. No, czy... Alchemiczkę znamy. Alchemiczkę znamy. Mam nieparzystą. Nawet nie mam nieparzystej. Czyli podzielić na dwa, to wyjdzie jeden. Połowę zadaję. Okej. Okay. Ja mam niestety jedynek, ale mogę chyba cię dobić tym. Albo nie, Repeater cię dobije. Minestrona na 5. No, więc świąteczny klimat, jeszcze kostki nam dokładają. Co weźmiemy? Kiedy użyjesz? Jest replace. Czyli znika. To w takim razie, skoro wziąłem wtedy leczenie 10, tak? Teraz weźmy sobie coś innego. To weźmy to. I tą kartę po prostu użyjemy wtedy, kiedy nie będziemy mieli po prostu życia. No. Ale po prostu będziemy ładować tą kostkę. I ona zostanie przeze mnie odpalona tylko, kiedy będę musiał użyć, żeby się wyleczyć do maksa. Leczy maksymalny HP, zdobywać ten. Leczy do maksa, tak? Czyli jak będę miał na pograniczu życia, to wtedy tej karty będziemy używać. No. I jak już wiemy, to działa, to w takim razie tego second chance, druga szansa. Po prostu ona zostanie w plecaku. No jak na razie nie potrzebuję tego używać, bo mam takie HP, jakie mam. Czyli co? Leczymy się... nie. Wysy się 9. Aha, czyli... Okej, zróbmy tak, bo w ten sposób dostanę... W sumie średnio poszło, bo nie mam... No inaczej to nie będzie wygrać. No dobra, już poszło. Czyli tak, jedyneczka pójdzie tu, a tu pójdą dwójeczka i czwóreczka. Nie chcę tego trwać, bo nie potrzebuję się leczyć do maksa. Czyli odpalić dwa kolce. A co już pomógł? Znowu sytuacja z cheatem. Już cię nie... A nie, jeszcze jesteś, bo ja cię nie lubię w żaden sposób. Ołza ci użyłem, ale to mnie nie, ratuje, nie? Teraz cię dobiję. Cheata tak jest najlepiej używać, kiedy nie ma się jak atakować. Okej, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo mam jedną wygraną łóżko, więc nie musiałem się leczyć. I żeby mi tej karty się nie... ta karta się nie losowała, to ja zostawię to. Ta karta zostanie i poczeka, aż będę mógł jej użyć, bo nie będę miał życia. No.
Okej, okay, no mam same trójki, więc hehehe. Trzy. Będzie jeden. A tu zrobimy tarczas. W końcu jest parzysta. Same te, a ja nie mam szóstki. Struję. To niekiedy miałem do tego złodzieja, bo jak na razie go ja raz trafiłem, a nie mogę wykorzystać tego. Czy mogę wykorzystać, ale na jego pusta. Ja potrzebuję trójkę. Aha, tam to mnie atakowało. Nie dostanę tylko w żaden sposób, więc... idziemy stąd. Czekajcie, tam było to, że... no, mogę spróbować, może bym zdobył dwie kostki, które psują. No jak długo, to już zdobywam kostki nowe. Czwórkę mam, no to ja tego nigdy nie będę miał, żeby się użyło. Mam zawsze te kostki, które... których mam nie mieć, to je mam. Więc tak to wygląda. Czytanie chcę używać. Nie będzie czytować. Chyba mnie nie zbije, co? To ogłuszy, ale raczej nie dobije. Teraz trzeba to wygrać. No. Na luzie. Jeśli nie będzie miał szóstki, to wygramy. Tylko musiałbym jeszcze mieć ja szóstkę. Może mi to przyleci na szóstkę? Niestety nie. Zdobyć dodatkowe kostki, mam piątkę, czwórkę. Na szczęście mnie nie robię, bo mam redukcję, więc spokojnie. Cokolwiek by nie miał, mam redukcję, więc to mnie ratuje. No. Chciałem tego czyta zachować, ale się nie dało. Okej, okay, teraz trzeba albo cię dobić, albo po nas. No, to teraz liczyć, że będę miał 14 oczek. Jest 13. Mogę jeszcze zrobić w ten sposób. Potrzebuję szóstki. Tu było 13, więc no... hehe, niestety nie biegło. Choćbym chciał, to nie wygramy tego, bo... a majstruje. No, jesteśmy struci. Skończyła nam się gra, ale myślę, że można jeszcze jedną próbę sobie zrobić. Nie będę mawiał. Zróbmy. Macie jeden dzisiaj, mieliście już wcześniej jeden odcinek dzisiaj świąteczny, to będziecie mieli drugi z kostek. I to jeszcze z kostką, który nie ma w normalnej wersji. No, prezenciki macie fajnie. Nie chce mi się tego czytać. Idziemy na żabę. Zobaczmy, jakie karty nam teraz podejdą. No to też zależy od tego, jakie karty nam podejdą. Jak nam podejdą karty, żeby wygrać, to wygramy. Jeżeli nam podejdą karty, które nam spowodują przegraną, to nie wygramy, nie? No, dzierżący tarczę. No to ty dostaniesz jeden. Power downa mam w końcu. W końcu się użyło coś, co... w końcu się to użyło, nie? Tylko no, teraz ja mam szóstkę. I Divine'a. Chyba wszystkie są Divine'y. Taser się nie użyje. Okej, okay, zablokowana kostka, przez co nie możesz nic zużyć, bo nie masz mocniki. Zawsze tak samo się losują, nie? Zawsze są takie same zestawy. Czwórkę mam. Czyli najpierw może losujemy to. To. I teraz zobaczmy. Czy przelusuję. Mam parzystą tą, czyli even. Okej, okay, a i tak jest wpalony. Jakbym miał manę, nie miał manę, to bym mógł jeszcze skorzystać z bonusu tamtej karty. O, znowu command mancy. To się zmieniają.
No i znowu te. Mam parze, nie parę. No, parze z tą miejsca kostka. Okej, okay, mam wszystko na szóstki. Counter. Czwórka. Wszystkie kostki rywale, na które wypadnie czwórka, jest red. Myślę, że randomowy status, czyli tak czy siak masz zablokowaną kostkę. Jeżeli druga będzie albo czwórką, albo trójką, to jej nie masz. Wow! To chyba czwórka, trójka, albo dwie czwórki, albo dwie trójki miał. Się uleczył. I samo leczenie. Bo używa się tak. Używa się to, a nie używa się to, bo nie ma cały czas spełnionej zależności. Ja użyję każdej karty po razie i koniec. Pytanie, czy ja mogę zrobić więcej kostek? Tego nie wiem. Nie możecie węszyć w moich krzykach, czy jest 80 lat, wyparcie na poziom wielkości. Kostki zdobyć, ale nie w sposób, to jest tam z tamtej karty, nie? Normalnie zdobyć kostki. To jest ostatnia próba, moi drodzy, więc jak pójdzie, tak pójdzie i kończymy odcinek. Wielokrotnie użyte, w końcu mówiłem tego więcej razy niż tylko dwa. Ok, czyli wszystko ci poraziłem. 12 dni do świąt, to jest to. No, nie mam nawet pozycji, więc nie mam tego czegoś, co mi daje jedno wrażenie za użycie ekwipunku. Mam szóstki. Zwierzęciem nie jesteś. Ani rośliną, więc mogę użyć oba. Ciekawe. U, nie potrzebowałem tego, ale już wziąłem. Ok, niestety nie skorzystam z tamtej karty, która mi życie ratuje, bo... No właśnie. No jednak może lepiej zostawić tą kartę tutaj. Komendmencje i tak mi się nie używają, więc nie będzie ich szkoda. Snap. Koniec. 9. A jest zielona, to dostanie 1. Już jeden, już nic, nie? Ok, co teraz? Ok, dubla nie mam. Ok, piątki nie wyczaruję. To musimy się... pocieszyć tym, co mam. Gariada nas nie zbiła. Nie wiem, co to było to tu, ale... To chyba przeciwnikowi nawet sprzyja, więc chyba nawet lepiej, jak tego nie ten. To co w nawiasie, to chyba mi się opłaca, to co tutaj, to chyba im się opłaca. Ale jedynkę mam, więc no i cios w plecy. Którego nie użyję, bo nie mam szóstki. No czy dobijemy w takim razie? No kończymy tak. Mogliśmy skończyć, to skończyłem. Już to mi nawet dwie szóstki. Czyli bierzemy second szansę i ja tej karty nie usuwam, bo nie muszę jej używać, a i tak z tych komedmansów nie zdobywam moje korzyści. Co będziemy się martwić? Tak. Piąteczka, ciach. Ja mogę się zadać jedno wrażenie. A nawet nic. Na jedynce chyba zadaję jedno wrażenie, jak to tam jest. Muszę przeczytać tam to, bo raz zadaję obrażenia, raz nie zadaję. Ok, zamroziłeś kostkę. Ok, i co tu mamy? Maszyną, a jesteś pijany, więc mogę użyć. Czyli tylko kula ognia. Albo kula śniegu mogła nawet na zleś, bo weszła kula ognia. W końcu mogę użyć tych złodziei. Ja nie wiem po co... Znaczy zdobyłem taką kartę. No i tak kasy nie ma na co użyć. Ok, śnieżka. Na szóstce albo dwójce zdobywam tak. Aha. To nie mam jak. Pyk, porażenie dwóch. I zamrożenie. Czyli będzie miał jedyneczkę. Czyli krótko mówiąc użyjesz tylko jedynki. To mnie nie, niestety nie ratuje, bo nie mam ci tak. Nie scitujemy nic. A jeszcze będziemy mieli okazję cheatować, nie? Teraz będziemy mogli cheatować to. A w sumie...
tutaj tarcza. Lepiej nie zrobić tak. No, inaczej to bym zadał tylko dwa obrażenia. A jeden przez dwa to bym nie zadał nic. Jakbym użył jedynki tam, to bym nic nie zadał, bo niestety... Tak. Czyli Relan Roll... Pip Change. Okej. Okay. Co? Może dostanę. O, jeszcze szóstka. Szóstka. Zrobić szóstkę? Zróbmy szóstkę i koniec. W tym lochu jest miejsce na tylko i muszę się wyposażyć. Dla mnie pouczyłem tamtego skilla za 12. W końcu mogłem. Okej. Okay. A, tutaj nie ma żadnych tajemniczych przeciwników, których nie znamy. A w końcu chyba będę musiał tamtej karty użyć, bo jestem na pograniczu życia, nie? No i trzeba powiedzieć, że tego chainsa trzeba używać. No i raz, dwa, trzy i tutaj za 8. No i nie trzeba użyć, ona mnie tylko śledzi. Tylko mała rzecz. Ona nas pośledzi. To jest nasza taktała marnicza. No i to się nie tu zgodzi. Wykazać. Znaczy nie mogła się wykazać w żaden sposób. Ona. Co to jest? To jest nieparzysta postać. W ten sposób mogę sobie zobaczyć, czy to jakby była tylko, to by weszło tu. W sumie. To była trójka. Mogę sobie zobaczyć, bo to jest trójka. No. Mogę sobie sprawdzić, to jest trójka. O, wyścigiem tylko 6. Nie, 3. To nie wejdzie, nie weszło. Okej, no to... Chociaż jest się... To jest 40% szans. Więc no... Skoro się wlosowało 3, to mamy. Aha, chyba że to jest 40% wysysa. Chyba to jest, że 40% wysysa z siebie. Co to jest? Próbuję więcej. I koniec. No nie wypaliła się tam. Chyba tylko tak, to jest ta jedyna karta, która może nam zamienić wszystko. Może się użyć tamten commandments. Na razie jeśli nie może się użyć commandments, to się nie... O! Commandments, kolejne. Czyli mamy te karty, tak, mamy wszystkie karty. Używa się jak na razie ten second chance, bo inne nie. I tak nie używam się tym akumen, więc się teraz... Okej. Okay. No dobrze. Czyli jakbym się odstył te komendmencje, to by mi się chyba zostało tam to jedno. Jak nie mam jedynek. Ciekawie, bo nie mam jednego oczka. Mam szóstki, ale co z tym, że jak nie mogę tego użyć, bo jedno oczko. Okej, okay. Tak musi być tarczę, czyli będzie nas bije za jeden. Bo się będziemy obijać jego ciernie. Nie mam piątek, no. Faktycznie mam jeden. Już nie dostałem ci 3. Znaczy 4 ci zabrałem, ale ja dostałem 3. Nie dostałem 4, ale jedno straciłem. No. Użyję tego. Ale muzyczka świąteczna pasuje idealnie do naszych klimacików. No i teraz będę obrywał za po dwa za koszty. Średnio. Do 40. I jedyne co będzie najbardziej opłacalne, to zrobimy tego. Może będzie bossowie. Tam nie jest boss. To tutaj mamy level, więc spokojnie. Dobiłem w końcu drugi level, nie? Bo jeszcze wcześniej nie miałem levelu na tym poziomie. Chociaż nie wiem, doszedłem dalej? Tak, doszedłem dalej i tam zginąłem. Teraz tak było. Doszedłem dalej. Dobra, czyli tutaj... Ja mogę na razie być te komendmencje.
dymensy mogą być, nie przeszkadzają. Tu mam dymens. I znowu jest jakiś nowy status, który nie jest nawet. No, będziemy to prawie nic nie wiedzieć z tej gry. Korzystam. Mogę sobie wszystko zrobić, a nie. Nie będziemy robić czystki. Nie będziemy się robić czystki. On ma zamrożenie, ale niestety ona nie wiem, czy jest zamrożenie, bo nie wiem ani jednej. Piątki, trójki, wtedy wszystko jest inne. Cały ten zasad się nie udaje. I ani innego divina nie użyję. To jest cheat. Użyć teraz wszystkich. Na wszystkie divine. No i wszystko cię dobiło. Coś tam ją zbiło, nie? Coś tam ją zbiło, chyba 4 dostała z tego deala. Bo tam to było to co deale, tak? Chyba tak. No i bo ten kod miał, bo tu 4 damage, czy coś 30% szans wypaliło. No, ognik ty dostajesz na koniec. O, buziak pierwszy. Nie ma, nie mieć jedynki, to jest... No 40% szans. Nie, 30% tylko 40% życia przeciwnika. A! 40% szans to jest poniżej 1, to jest 0 po prostu. No. Mogę zrobić sobie trójkę w ten sposób i już cię wystrzymy po życiu. No ja mnie niestety trochę pobił tymi kamieniami, ale co zrobić? Przyjąć to na kartę trzeba. I nie mam znowu jedynek. Mam czwórki, których miałem nie mieć. To użyłem tego sztyleta tyle razy, że chyba cię dobiję. Nie, bo nie mogę niestety zadać jeszcze jednej kostki. Czyli 5-1. Cheatować można. Zrobić to można. Nie będziemy robić cheata, bo nie ma potrzeby. Jeszcze nie ma. Nie mieć parzystych, a mam barzy sobie. Tak medmensy się nigdy nie użyję. Niestety nigdy nie mam jak. Bałwanie. Ja teraz będę zbierał na to leczenie. Więc tej karty użyję. To jeszcze jakby się pojawiło. Okej. Okay. Porazimy ci. I użyję się pod... 10, tak? Specjalnie użył trójki. I tak nie mówię inaczej. Tak się wylosowało, że poraziłem. Wszystko poraziłem. Najpierw zobaczymy, co to są za karty. Aha. Okej. Okay. A, no tak, bo to była ta dwójka. 3 damage'a i zdobyć tu jedną nowe kostki. To nie opłaca się na to używać tego cheata. Pstryk. Wszystkie, cały ekwipunek jest używany za darmo, tak? No nie, jeden na rzecz się używa za darmo, ciekawe. Może mnie nie zbijesz. Na szczęście jeszcze żyję, ale jak długo to nie wiem. To powiem wam tak, chyba się właśnie z wami pożegnam, bo nie mam komendanta tego, który leczy. Potrzebuję trójkę, a trójki mi nie chcą dać. Więc tylko liczyć, że nie będzie miał nieparzysty. No więc tak. To by było. To by było na tyle. Prezenty tutaj ma wojownik. Pani losu ma swoją winką. No i złodziej z... Nie, złodziej jest na dworze i gra za Świętego Mikołaja chyba.
Błazen sobie siedzi na oknie i trzyma tą dekorację, a robot je babeczkę. No to Nelasta próbuje, ogląda sobie prezent, który leci mu chyba nad głową. I to jest cała nasza... cały nasz wstęp, nie? Czyli to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Łapeczki w górę, komentarze, subskrypcje. Godzinę na zajął ten odcinek, ale jednak chciałem wam trochę przedłużyć. Klimat świąteczny ma być na kostki. To jest pierwszy odcinek z tego, więc na pierwszy odcinek może być troszeczkę taki dłuższy. Niestety nie pykło nam. Trzeba było, to nie miałem niestety tam tego skilla, żeby się uleczyć cały. Czyli musiałbym mieć tam same te kostki, nie? No i tak miałem cały czas dziwne rzeczy, bo z tego jest. Chcesz mi to nie zobaczyć? To to zobaczcie na koniec odcineczka. Cześć! Do zobaczenia w styczniu, jeżeli chodzi o tę wersję. Z tymi. I wtedy sobie pogramy innymi kostkami. A nie nas to też jeszcze nie ma.